Wystawa Wszystkie kolory Kieślowskiego jest wystawą, która została przygotowana na potrzeby obchodów urodzin Krzysztofa Kieślowskiego tegorocznych, które miały miejsce w Brukseli. I my na tych, te fotografie kontekstujemy z bezpośrednimi wypowiedziami Kieślowskiego na temat życia. I jest bardzo fajne, że ta wystawa pokazuje go złapanego w skupieniu, jako człowieka, artystę, w zupełnie takich codziennych sytuacjach. Widzimy go na planie, widzimy go też niesprzedanej za dużo sferze prywatności, która jest na tych fotografiach, bo materiały, którymi my się opiekujemy, są przekazane przez Marię Kieślowską, więc to jest rzecz, która jest wyjątkowa, że dysponujemy archiwum prywatnym. Wiele jest zasobów, o których strategia udostępniania zbiorów jeszcze nie pozwala mówić, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy również wiersze Krzysztofa Kieślowskiego, niezrealizowane scenopisy, no, zarówno form teatralnych, jak i filmowych. Mamy możliwość, tak naprawdę obowiązek i ostatni moment na to, żeby zebrać opisy, narracje współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego i w ten sposób zabezpieczyć poprzez utrzymywanie dziedzictwa narodowego i ochronę tego zabytku, jakim na pewno są w tym roku zdigitalizowane dokładnie 3002 obiekty, które są już w naszym archiwum. Gdy oglądam Kieślowskiego, to myślę sobie, ciekawe, cóż jeszcze by nakręcił, gdyby mógł być z nami. To wspaniałe, że jest grupa ludzi, którzy to dzieło Kieślowskiego traktują jako, można powiedzieć, wielki skarb narodowy, bo to jest nasz wielki skarb narodowy, i którzy dbają o to, by wszystkie pamiątki po nim zostały skrupulatnie zebrane i by znalazły się w godnym miejscu, a ja bardzo mocno trzymam kciuki, żeby to godne miejsce udało się sfinalizować i by tam była taka lekka mistrza.